Granica między dobrem a złem przechodzi w sercu człowieka, przypomniał papież w rozważaniu na Anioł Pański. Nawiązując do niedzielnej Ewangelii, Franciszek skupił się na przypowieści o dobrym ziarnie i złym chwaście. Jej bohaterami są gospodarz przedstawiający Boga, który zasiewa dobre ziarno, i nieprzyjaciel, symbol szatana, rozsiewający złe nasiona. Z upływem czasu pośród pszenicy wyrastają chwasty. Słudzy chcą je wyrwać, ale gospodarz, który troszczy się o pszenicę, nie pozwala, aby w czasie, gdy będzie zbierany chwast, nie wyrwano dobrych głosów. Poprzez ten obraz Jezus mówi nam, że na tym świecie dobro i zło są tak bardzo powiązane ze sobą, że niemożliwe jest ich rozdzielenie i wykorzenienie wszelkiego zła. Tylko Bóg może to uczynić i dokona tego podczas sądu ostatecznego. Wraz z tymi dwuznacznościami i złożonym charakterem, sytuacja obecna to pole wolności chrześcijan, na którym dokonuje się trudne zadanie rozeznania, mówił Ojciec Święty. Franciszek wskazał, iż ta przypowieść zachęca nas, abyśmy w Panu Bogu połączyli dwie postawy, pozornie sprzeczne – stanowczość i cierpliwość. Stanowczość oznacza bycie dobrą pszenicą, nabieranie dystansu do zła i jego pokus. Cierpliwość natomiast to kroczenie za tą wspólnotą Kościoła, która nie boi się pobrudzić rąk, gdy bierze brudy swoich dzieci, a nie za tym Kościołem, który jest czysty i przedwcześnie osądza, kto jest w Królestwie Bożym, a kto w nim nie jest. Pan, który jest wcieloną mądrością, pomaga nam dziś zrozumieć, że dobra i zła nie można utożsamiać z określonym terytorium lub pewnymi grupami ludzi, tłumaczył papież. Mówi nam, że granica między dobrem a złem przechodzi w sercu każdego człowieka. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jezus Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie wyzwolił nas z niewoli grzechu i daje nam łaskę, by podążać w nowym życiu. Ale wraz z chrztem obdarzył nas również sakramentem pojednania, bo ciągle potrzebujemy przebaczenia naszych grzechów. Zajmowanie się zawsze jedynie złem, będącym poza nami, oznacza, że nie chcemy uznać grzechu, który jest także w nas, powiedział papież. Na zakończenie Franciszek zachęcił zgromadzonych, aby uczyli się Bożego spojrzenia na świat z nadzieją, że chwast może stać się dobrym dziełem. Prosił także Maryję, aby pomogła nam w świecie dostrzec także dobro i piękno.